siemaneczko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 25 marca. Pogoda idealna na rozpoczęcie pierwszych zabiegów w polu. Oczywiście mówimy o pryskach. No i na pierwszą tapetę odkwaszczanie zbóż ozimych. Do odkwaszczenia mam 24 hektary pszenic. Część po kukurydzy, część po rzepaku, siana. We wczesnym terminie na dzisiaj 12,5 hektara pszenicy po rzepaku, siana w połowie września. No i co? Pokażę Wam tylko, czym lecimy i jedziemy na pole, tankujemy się, zatankowani jesteśmy, lejemy środki Rexadę, Esteron Pack, Arylex Active, kompleksowy tutaj zestaw pakowany na 5 hektarów, w opakowaniach po 5 hektarów. Mamy tutaj dwa środki, zaraz Wam powiem, co mamy za substancje. Florasulam w Rexadę, to jest Rexadę. W Rexadę mamy Florasulam, halauksyfen metylu, piroksysulam, przepraszam, i w drugim środku mamy 2,4-D i to jest Esteron 600EC. Takie kompletne rozwiązanie. Może o samym odkwaszczaniu powiem Wam więcej na polu, pokażę Wam, jak wygląda pszenica, no i powiem coś jeszcze więcej. Ubieram maskę, rękawiczki i biorę się za rozrabianie cieczy. No i działamy! O, jesteśmy na polu. Tak to pięknie wygląda. Ładna, gęsta, zdrowa, mocna pszenica. Tak jak tutaj na załączonym obrazku. Od tego pola zaczynaliśmy siewy. Tutaj siew był chyba 16 września. Norma była chyba tutaj 220 albo 230 sztuk, ale mamy po 3-4 mocne rozkrzewienia, ale do rzeczy, co do samego zabiegu, wprawdzie końcówki na pszenicy są takie poparzone. No, szedł tutaj RSM na przymrozku, tak jak już mówiłem, że jest zawsze większe ryzyko poparzeń, nie wpłynie to na plon, jeszcze na pewno nie w tej fazie, pszenica za chwilę będzie strzelała w górę, widać też, że te liście są troszkę fioletowe, było zimno, nie mogę pobierać fosforu, ale rośnie. No i widać cały atlas chwastów, przede wszystkim rzepaki z dwuliściennych, jakieś rumiany, chabry, wszelaki atlas by tutaj znalazł. No i w sumie najważniejsza rzecz, no tak, miotła zbożowa, najgroźniejszy chwast, no, do zwalczenia, tak. Wiele pól widzimy na wiosnę, które no, gdzieś tam coś nie poszło, no i później całe zarośnięte miotłą, później się to wszystko wykłada. Temperatury mamy jak najbardziej ok, na zewnątrz jest 13 stopni, także niczego tutaj nam więcej nie trzeba. W nocy ma być 5 stopni, więc warunki do zabiegu myślę, że są idealne. Też im szybciej wjedziemy, tym na pewno lepiej. Także pokażę Wam jeszcze pszenicę, siano po kukurydzy. Jest ona w fazie dwóch liści, trzeci wychodzi, zaraz się zacznie krzewić. Nie wiem, czy na kamerze będzie widoczne. Rządki będą widoczne? Tak, są widoczne. Tutaj było siane horszem. Co to był za horsz? No, półzawieszany, w każdym razie zapomniałem nazwy. Też, no, w miarę to wygląda, wprawdzie tam będzie takie, no może koło hektara do przesiania. Na glinie było po prostu za mokro. No i ja biorę się teraz za przekręcenie dysz na oprysk, bo jeszcze mam po RSM-ie. Sobie rozłożyłem. No i widzimy się w kabinie. Powiem jeszcze coś więcej o odkwaszczaniu. No, ok. No i jedziemy z tematem. Pełna automatyzacja w belce działa naprawdę świetnie. Ładnie, ciesza tutaj siada, ani wiatru dzisiaj nie mamy. Co ważne podczas takich wiosennych zabiegów odkwaszczania, wiadomo, że niektórzy jesienią odkwaszczają no tylko jednoliścienne, na wiosnę z założenia robią poprawkę. Przede wszystkim tak, żeby w dniu, w dobie, w której pryskamy, nie wystąpił przymrozek, tak? Jeśli przyjdzie nam mróz, to możemy uszkodzić plantację, to jest pierwsza rzecz. A druga, po prostu to odkwaszczanie może być nieskuteczne, może nam tutaj nie podziałać, no powinno być przynajmniej te 5 stopni w dzień w momencie oprysku,
No i fajnie jakby było 5 stopni w nocy, tak? No przymrozek to już brońcie panie. Troszeczkę musimy zjechać do prawej, bo gdzieś tutaj jakiś omijak poszedł. No i tak, ważne, żeby to zrobić jak najwcześniej, możliwie jak najwcześniej, nie czekać z tym zabiegiem do tego, aż pszenica skończy tutaj fazę krzewienia, zacznie strzelać w błon, bo to też jest duży stres dla rośliny, tak? Ona musi tą substancję przyjąć i musi ją przetrawić, jako że miotła jest jednoliścienna i pszenica jest jednoliścienna, no to wiadomo, że to jest stres dla rośliny, tak? Więc jeśli szybciej go zrobimy, tym więcej roślina będzie miała czasu na regenerację. No i wiadomo, tutaj okres, zanim będzie strzelała w źdźbło, jeszcze chwila tego czasu będzie właśnie na zregenerowanie się. Co też tutaj warto dodać w tym Rexadę, taki dobry plus, duży plus, że zwalcza także owiec głuchy. Tutaj na górkach, właśnie na tej działce mam taki problem na iłach, właściwie tam takie siwe iły są po kukurydzy i może być problem właśnie z owsikiem, więc bez problemu sobie tutaj ten środek radzi. No i jak widać, ładnie się zmieszało, nic się nie zawiesiło, dobrze się rozpuścił. No i zobaczymy, miejmy nadzieję, że będzie skutecznie. No musi być skutecznie, dobre rozwiązanie to jest. Wiadomo, że też w przypadku wiosennego odchwaszczania ważna jest ta rotacja tych substancji, żeby zmieniać nie cały czas tym samym, jeśli już jedziemy na wiosnę. No i zobaczcie, jedziemy 10,7, wydatek cieczy sobie tutaj trzyma bez problemu. No teraz pryskanie to jest bajeczka, wam powiem, że aż chce się pryskać, aż chce się jeździć. No i pięknie to wygląda, pięknie to idzie, sprawnie, ekspresowo. Z odchwaszczaniem, nie wiem czy mówiłem, z odchwaszczaniem pszenicy po kukurydzy jeszcze trochę czekam, zobaczymy za jakieś 2 tygodnie pewnie, jak już będzie widać dokładnie te miejsca, gdzie do przesiania. Tutaj zobaczcie, woda stoi, to będzie trzeba poomijać. No i co, ładnie, drobna kropla. Mówię, no im szybciej, tym lepiej. Wiadomo, że też jeśli zrobimy to w porę, to później nie będziemy musieli pilnować tego, żeby do rzepaku wypłukać opryskiwacz. No, tak to wygląda. Jest ok. Tutaj sobie malujemy 189 litrów na hektar. Tak mi tutaj pasuje z dawką. O, tutaj sąsiedzi sieją drugą dawkę nawozów na rzepak. Uważam, że jest to bardzo dobry czas na podanie właśnie drugiej dawki azotu. Zaraz tutaj muszę coś sprawdzić, zaraz wrócę. O, słuchajcie, jedziemy dalej w temacie jeszcze nawożenia. Ja już dosyć mocno rozmyślam o podaniu drugiej dawki azotu. Jak wiecie, będzie to RSM, czyli połowa tego nawozu to będzie mocznik. Wilgoć dosyć szybko ucieka. Przed chwilą mieliśmy mokro. Minęło chwilę czasu i już się zaczyna robić sucho, także warto byłoby pomyśleć, jeśli mamy nawozy wolniej działające, o podaniu tej drugiej dawki. W sumie jak jesteśmy przy nawozach, tutaj znajomy mi się pochwalił, że wygrał w loterii grupy azoty 1000 zł. Także tutaj pozdrowienia dla Krzysztofa. Słuchajcie, jeśli ktoś kupił nawozy od lutego do końca kwietnia za przynajmniej 1000 zł brutto, to śmiało możecie zarejestrować taki paragon poprzez SMS-a albo przez formularz na stronie. No i możecie powalczyć między innymi o dzienne nagrody 1000 zł. No i główna nagroda, możecie wygrać ciągnik John Deere'a. Tym razem jest to John Deere 50-58 chyba model. Maluszek, bo maluszek, ale komu by się taki maluch do pomocy nie przydał na gospodarstwie, także no jakiś tutaj, wiadomo, zawsze plus, jeśli będziemy wspierali właśnie nasze polskie nawozy, no to możemy właśnie wygrywać dzięki temu. Dobra, teraz tak, ja tutaj się z wami połączę jeszcze za chwilę, pobawię się teraz w złożenie, no nie pobawię się, tylko po prostu złożę sobie przy słupie, cofnę, rozłożę i będziemy lecieć dalej. Także wiosna, zmagań pełno. Mówię, chwasty będą zrobione, teraz będziemy czekali na tę jedynkę, na regulację. Jeszcze chwilę. Wiosna w pełni, tak to się lubi. Trzeba korzystać tak z tej pogody, bo jak przyjdzie nawał pracy, to jeszcze przyjdą buraki do siania.
zaraz buraki do pryskania, także co możemy zrobić, to zróbmy zawczasu. Mogę chociażby z tym azotem, o samym azocie kilka słów więcej powiem podczas zabiegu. Dojadę do słupa, się z wami pożegnam, także pozdrawiam was wszystkich i do zobaczenia w kolejnym filmie. Nie włączyłem sobie automatu po opuszczeniu opryskiwacza, ale dobra, nic się nie stało przecież. Pierwszy raz bolał najgorzej, jak przydzwoniłem końcówką w słup. Pierwszy raz bolał najgorzej, ale nie ma co tam płakać. Automat, no. Dobra. Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, ho, cześć. No, płuczę sobie tutaj opryskiwacz już po pryskaniu, po kukurydzy. Zostało mi na jakieś 30 arów oprysku. Opryskałem w tak wczesnej fazie. Zobaczymy, czy będzie skutecznie. Myślę, że tak. Zapomniałem chyba dodać jeszcze, w jakich roślinach możemy zastosować Rexadę. Jest to pszenica ozima, pszenica jara, żyto i pszenżyto. No i co też ważne, Rexada jest bezpieczna dla roślin następczych. Jeśli będziemy siali coś tam jesienią, to bez żadnego problemu, nie ma żadnych pozostałości ani na ziemi, ani w słomie. Dobra, wypłukane. Jeszcze niech trochę wyleci, do zera już prawie, że nie sika. No coś tutaj będzie z tej pszenicy, coś tutaj będzie. Wprawdzie są takie miejsca, że ta woda trochę posiewie i tutaj z wiosny gęsi zdeptały, ale jestem dobrej nadziei, dobrej myśli. Dobra, widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, ho, do zobaczenia, cześć!